Jesteśmy na gali Moda i Styl. Dlaczego akurat wybrałeś tę imprezę? Dlatego, że wydaje mi się, że mam galę i styl. Tak mi się wydaje po prostu. A tak naprawdę to bardzo dobrze znam Ariela Banaszewskiego, ona z Anię Szpetkowską i to są moi bliscy znajomi. Dlatego poprosili mnie, żebym razem z nimi uczestniczył w tym wspaniałym wieczorze. Dzisiaj mamy 6 pokazów mody, dodatkowo koncert Adama Bienia, także bardzo ciekawa impreza i ciekawi ludzie. No właśnie, dla ciebie to jest nowa rola, czy zdarza ci się prowadzić takie eventy? Znaczy, robię to bardzo rzadko, naprawdę. Jest to coś nowego, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Chciałem zacząć od anegdoty, ale powiedziano mi, że to jest bardzo taka oficjalna impreza i nie za bardzo anegdoty będą widziane. Ale w takim razie możemy naszym widzom zdradzić tę anegdotę może. Ja chciałem powiedzieć taką anegdotę, którą zasłyszałem jakieś 4 minuty temu. Kobieta wychodziła z pociągu i szła do domu, miała krótszą drogę przez las, ale bała się iść sama przez ten las. Szedł facet, ona mówi, wie pan co, czy może pan mi towarzyszyć w tej drodze przez ten las? On mówi, tak spokojnie, może być pani pewna, ja jestem dżentelmenem. No idą, było gorąco, tak jak dzisiaj jest gorąco i ona zapytała, czy może zdjąć się sweterek, bo jest jej gorąco. On mówi, nie, paść się pani nie obawia, jestem dżentelmenem. Zdjęła ten sweterek, po czym zapytała później o spódniczkę i tak dalej. Doszli do niej do domu, facet oczywiście okazał się być dżentelmenem. Doszli do niej do domu, ona mówi, no to może coś pan by chciał w zamian za to, że odprowadził mnie pan do domu. A on mówi, wie pani co, ja bym zjadł jajecznicę, bo widziałem kury przed domem. A ona mówi, niestety nie ma jajek. No ale jak to nie ma jajek, przecież są koguty. Wie pan co, ale koguty są dżentelmenami. W takim razie... Tak to miało się zacząć, nie wiem czy to fajnie, czy nie. A zacznie się na dobry wieczór państwu. Rozumiem, że organizator Ariel nie zgodził się na tę anegdotkę. On nic nie wie o tym, on nic nie wie, także... Czy również u ciebie coś zawodowo, jeśli chodzi o aktorstwo, w najbliższym czasie coś nowego może się szykuje? Tak, jestem w zdjęciach do Fabuły w reżyserii Jerzego Gruzy. Cały czas pracujemy nad tym projektem. To jest taka praca koncepcyjna, bardzo fajna, jednocześnie rozwijająca, pozwalająca dużo pracować i myśleć o sobie. Także no, trzymajcie kciuki, żeby się udało.